Właśnie spaliliśmy kartkę. Zniszczyliśmy ją, powstała nam jakaś całkowicie nowa substancja, dlatego zaszła reakcja chemiczna. Czy byłaby ona możliwa, gdyby nie było tlenu? Tlen jest gazem, który podtrzymuje spalanie, a więc bez jego obecności nie byłoby możliwe spalenie tej kartki. Okazuje się w takim razie, że tlen nie zawsze jest dobry. To właśnie on przyczynia się do spalania węgla, drewna czy innych przedmiotów. Sprawdźmy w takim razie, jak to jest z tlenem w naszym organizmie. Dzisiaj przyjrzymy się trochę bardziej tlenowi. Tlen jest pierwiastkiem, który jest niezbędny w naszym codziennym życiu. Jego dostarczanie naszym komórkom umożliwia przeprowadzanie procesu, który nazywamy oddychaniem wewnątrzkomórkowym. W wyniku tego procesu przekształcana jest energia, która jest niezbędna do funkcjonowania całego naszego ciała. Powiemy dzisiaj o tym, czy tlen jest zawsze dobry dla naszego organizmu oraz opowiemy o roli enzymów, no i co w takim razie wspólnego będą miały enzymy z tlenem. Mam nadzieję, że Was chociaż troszeczkę zaciekawiłem i dobrniemy do końca filmu. Wytrzymacie razem ze mną. Serdecznie Was zapraszam. Jak dobrze wiecie, czasami, aby jakieś substancje trwale się ze sobą połączyły w wyniku reakcji chemicznej, trzeba je podgrzać. Dopiero po podgrzaniu mogą powstać nam jakieś konkretne produkty. W naszym organizmie również zachodzą reakcje chemiczne, ale niestety nie ma takiej możliwości, żeby podgrzać temperaturę naszego ciała w momencie, kiedy zachodzi jakaś konkretna reakcja chemiczna. Jest to po prostu niemożliwe. Człowiek, tak samo jak inne ssaki, zaliczany jest do organizmów stałocieplnych, czyli mamy stałą temperaturę naszego ciała. Dla organizmu człowieka ta temperatura wynosi około 37 stopni Celsjusza. Jest w takim razie zachowana homeostaza, czyli stałe warunki naszego środowiska wewnętrznego. No to pomyślmy, czy w takim razie to oznacza, że w naszym organizmie w ogóle nie zachodzą żadne reakcje chemiczne, albo jeżeli zachodzą, to zachodzą zdecydowanie wolniej? Nasz organizm i w sumie tak naprawdę wszystkie inne organizmy wykształciły specyficzne enzymy. Enzymy są to biologiczne katalizatory, które katalizują reakcje chemiczne. Troszeczkę dużo jakichś dziwnych pojęć nam się pojawiło, ale już szybko postaramy się je w prosty sposób wyjaśnić. Enzymy są najczęściej białkami, które katalizują, czyli po prostu przyspieszają jakąś konkretną reakcję chemiczną. Dzieje się tak dzięki temu, że enzymy mają zdolność do obniżania energii aktywacji. Energia aktywacji jest to energia, którą trzeba dostarczyć do układu, aby mogła zajść jakaś reakcja chemiczna. Więc myślę, że teraz już bez problemu powinniście wiedzieć, dzięki temu, że trzeba mniej energii dostarczyć, to reakcje mogą zachodzić w warunkach naszego organizmu. Oprócz tego, że enzymy obniżają energię aktywacji, to również będą regulować wydajność zachodzących szlaków metabolicznych. Mam nadzieję, że bardzo dobrze wiecie, że białka pełnią bardzo dużo różnych funkcji i na przykład jedną z takich funkcji jest funkcja enzymatyczna, czyli po prostu białka będą wchodzić w skład enzymów. No i też myślę, że z całą pewnością jesteście w stanie wymienić kilka przykładów takich enzymów. Jeżeli chodzi o enzymy, to szczególnie omawia się je przy układzie pokarmowym. No i rzeczywiście mamy enzymy trawienne, które będą trawić bardzo złożone i skomplikowane związki organiczne do związków zdecydowanie prostszych. Białka na przykład będą trawione w żołądku przez enzym, który nazywamy pepsyną. No i właśnie, pepsyna będzie rozkładała białka do oligopeptydów i polipeptydów, które będą miały krótsze łańcuchy aminokwasowe, bo też na pewno dobrze wiecie, że białka zbudowane są właśnie z aminokwasów.
Innym, takim bardzo dobrze znanym enzymem trawiennym jest amylaza ślinowa. Jest ona produkowana przez ślinianki i trafia do jamy ustnej, gdzie następuje trawienie cukrów złożonych, a konkretniej wielocukrów. W wyniku rozkładu wielocukrów, na przykład skrobi, będą powstawać inne wielocukry, które będą prostsze, albo dwucukry. To właśnie dzięki działaniu amylazy ślinowej, jeżeli będziemy w ustach trzymać przez dłuższą chwilę jakiś kęs, bułki albo chleba, to poczujemy słodki smak. Mówiliśmy o tym przy temacie o cukrach, więc jeżeli nie pamiętacie albo chcielibyście dokładnie prześledzić te informacje, to bardzo serdecznie Was do tego odcinka zachęcam. No dobrze, to są tylko dwa enzymy, o których powiedzieliśmy, a tych enzymów w naszym organizmie jest zdecydowanie więcej. Jeżeli produkcja enzymu jest zaburzona, ten szlak syntezy nie działa tak, jak powinien, to wtedy może pojawić się choroba lub jakaś dolegliwość. No i nie trzeba daleko szukać. Idealnym przykładem jest chociażby brak enzymu tyrozynazy. Tyrozynaza jest to enzym, który jest niezbędny do przekształcania tyrozynę w barwnik melaninę. Osoby, które nie mają tego enzymu, będą miały białe włosy, jasną skórę czy bezbarwne tęczówki oczu. Taka choroba nazywana jest albinizmem. Wynika ona z braku jednego z enzymów. No to w takim razie możemy zobaczyć, że enzymy pełnią w naszym organizmie bardzo ważną rolę, są tak naprawdę niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu całego naszego ciała. Dzisiaj omówimy jeden z enzymów, mianowicie katalazę. Powiemy, za co jest odpowiedzialna, no i oczywiście, co ona będzie miała wspólnego z tlenem. Przygotujmy w takim razie proste doświadczenie. Wykorzystamy w nim jeden z enzymów, katalazę. Może ona pochodzić z różnych źródeł. Ja akurat wybrałem katalazę, która będzie pochodziła z bulw ziemniaka, dokładnie jednej bulwy ziemniaka. W takim razie, aby uzyskać tą katalazę, po prostu zetrzemy naszego ziemniaka na tarce. To na razie odstawimy. O. No i w takim razie trzemy. Dobrze, udało mi się w końcu zetrzeć. Mamy taki miąższ, który teraz przyciśniemy przez ręcznik papierowy, tak abyśmy mogli uzyskać sok z ziemniaka. Podłożymy zlewkę, a i delikatnie będziemy naciskać, aby przez, żeby przez bibułę przesączył nam się pięknie sok. Trzeba uważać, żeby nam ten ręcznik papierowy się nie porwał, dlatego trzeba to robić dosyć delikatnie. Zależy nam na tym, żeby to jednak był sok, a nie miąższ.
No dobrze, myślę, że w takim razie tyle soku powinno nam wystarczyć. Wlejemy go do dwóch kropelek. Mniej więcej, żeby była równa ilość. Jeszcze troszeczkę możemy dolać. Dobrze. Jedna próba będzie stanowiła naszą próbę kontrolną, natomiast druga próbówka to będzie próba badawcza. Ale aby pierwsza próbówka stanowiła naszą próbę kontrolną, warto by było w jakiś sposób naszą katalazę zdezaktywować, więc żeby była nieaktywna. Można to zrobić w dosyć prosty sposób. Wystarczy podgrzać zawartość próbówki. Co dzięki temu osiągniemy? W wyniku wysokiej temperatury dojdzie do denaturacji białek, a przecież właśnie katalaza jest białkiem. Dzięki temu będziemy mieli enzym, który jest nieaktywny, więc nie będzie pełniła katalaza właściwie swojej funkcji. Natomiast w drugiej próbówce, gdzie będziemy mieli próbę badawczą, będziemy mieli enzym, który będzie aktywny i będziemy mogli zbadać jego właściwość. Więc w takim razie przejdźmy do denaturacji katalazy. Chwilkę będziemy ogrzewać zawartość probówki nad płomieniem naszej świeczki. Ile oczywiście to potrwa, zależy nam na tym, żeby dosyć dokładnie zdenaturować białko. Więc na pewno zauważymy pewne zmiany, troszeczkę inaczej będzie wyglądała zawartość naszej probówki. Tak, pamiętajcie moi drodzy, że denaturacja jest to proces niszczenia struktury białek. Dlatego właśnie białka nie mogą wtedy pełnić już właściwie swojej funkcji, bo po prostu ta struktura została zaburzona w wyniku różnych czynników. My akurat wykorzystujemy tutaj temperaturę. Dobrze, więc chwilę będziemy ogrzewać. Dobrze, myślę, że chyba nam już wystarczy. Zwróćcie uwagę, że nasza próba kontrolna wygląda troszeczkę inaczej niż próba badawcza, tak? Ale wynika to właśnie z tego, że poddaliśmy próbę kontrolną właśnie wysokiej temperaturze. Co teraz zrobimy? Teraz do obu prób dodamy wodę utlenioną. I zaczniemy w takim razie od naszej próby kontrolnej. Dodamy troszeczkę wody utlenionej. No i zobaczmy, czy coś się dzieje. Niewiele, nie widać jakichś zmian. W takim razie zróbmy to samo z próbą badawczą. I teraz do próby badawczej dodamy również wody utlenionej. I zobaczmy, czy widać jakieś zmiany. Również wstrząśniemy. Proszę zobaczyć, że zawartość próbówki intensywnie się pieni. Powstaje nam piana, która cały czas idzie nam do góry i do góry. Dlaczego pojawia się właśnie taka piana? Powstaje nam, moi drodzy, gaz. Gaz, który właśnie zostaje uwięziony w takiej pianie, która nam się podnosi coraz, coraz wyżej. Pewnie zaraz nam całkowicie wypłynie z naszej probówki. Ale co to jest za gaz?
Tym gazem, który otrzymaliśmy w wyniku dodania wody utlenionej właśnie do naszej katalazy, do naszego soku z ziemniaka, jest tlen. Tak więc to jest właśnie tlen. Bezbarwny gaz. O, i możemy zaraz zobaczyć, że piana nam doszła już do końca probówki i chce nam się z niej wydostać. Ale na pewno widzimy różnicę pomiędzy próbą kontrolną, a pomiędzy próbą badawczą. Tak, w próbie kontrolnej nie zaobserwowaliśmy żadnych zmian, natomiast w próbie badawczej no na pewno widać właśnie wydzielającą się pianę. Dzisiejsza zagadka będzie dosyć trudna, ale bardzo mocno związana z tlenem i jego niebezpieczeństwem dla człowieka. Sprawdźmy w takim razie. Jest taka jedna choroba, cierpią na nią nurkowie, nazywana dekompresyjną. Czy wiesz, co jest jej przyczyną? No rzeczywiście, dzisiejsza zagadka jest dosyć skomplikowana, trzeba się nad nią troszeczkę natrudzić, ale może znasz już taką chorobę, wiesz, o jaką chodzi i bez problemu jesteś w stanie odpowiedzieć na dzisiejszą zagadkę. Mam nadzieję, że tak. Ale jeżeli nie, albo chcesz się sprawdzić, no to oczywiście szukaj odpowiedzi na końcu odcinka. Omawiany dzisiaj enzym, czyli katalaza, katalizuje reakcję rozkładu natlenku wodoru do wody i tlenu zgodnie z równaniem. Jeżeli myślimy o tlenie, to zwykle jest to myślenie pozytywne. No i nic dziwnego, w końcu przecież to podczas oddychania tlenowego powstaje większa ilość ATP niż podczas oddychania beztlenowego. Niestety niebezpieczne dla naszego organizmu są reaktywne formy tlenu, które powstają podczas przemian metabolicznych. Mogą doprowadzić one do całkowitej destrukcji komórek. Przykładem reaktywnych form tlenu jest właśnie natlenek wodoru. Dlatego, aby uchronić nasz organizm przed utlenianiem, natlenek wodoru musi zostać przekształcony do substancji, które są mniej szkodliwe dla naszego ciała. No i tak się rzeczywiście dzieje. Natlenek wodoru ulega przekształceniom do tlenu cząsteczkowego, który jest mniej reaktywny od nadtlenków. Dzieje się to oczywiście za sprawą katalazy, która chroni nasze komórki przed uszkodzeniami. Czego w takim razie powinniśmy się dowiedzieć? Że tlen, a dokładniej niektóre jego związki, są dla naszego organizmu toksyczne. Przykładem reaktywnych form tlenu są również wolne rodniki tlenu, które powstają podczas różnych przemian w naszych mitochondriach. Nadmierna synteza reaktywnych form tlenu jest szkodliwa niemal dla wszystkich składników naszych komórek. Najbardziej narażone są błony komórkowe, które ulegają uszkodzeniu i powodują, że cała zawartość komórek wylewa się na zewnątrz. Powoduje to powstawanie stanów zapalnych. Również narażone na uszkodzenia są białka oraz kwasy nukleinowe. Uszkodzenia DNA powodują powstawanie mutacji, a to związane może być z występowaniem nowotworów. Nasz organizm radzi sobie z reaktywnymi formami tlenu, na przykład za pomocą enzymów, o których już mówiliśmy, ale nie tylko. Również do obrony przed wolnymi rodnikami nasz organizm wykorzystuje przeciwutleniacze. Do przeciwutleniaczy zaliczamy na przykład witaminę C albo witaminę E. Dlatego zresztą są to witaminy nazywane eliksirami młodości. Warto w takim razie spożywać takie produkty spożywcze, które zawierają dużą ilość tych witamin. Myślę, że warto również wspomnieć o tym, że reaktywne formy tlenu nie są wyłącznie odpowiedzialne za niszczenie wszystkiego dookoła. Biorą one również udział w szlakach sygnałowych, które będą prowadzić do niszczenia komórek zainfekowanych
lub zniszczonych. Bogatym źródłem katalazy mogą być również drożdże i to właśnie je wykorzystamy w kolejnym doświadczeniu. Mamy oczywiście drożdże już przygotowane, więc w takim razie dodajmy je do niewielkiej ilości ciepłej wody. Myślę, że tyle może wystarczyć. Dokładnie, wymieszajmy. Mamy przygotowaną zawiesinę komórek drożdżowych, czyli mamy nasz już materiał biologiczny. Możemy w takim razie przejść do przeprowadzenia doświadczenia i sprawdzenia właściwości katalazy. Ponownie będziemy mieli, jak w poprzednim doświadczeniu, dwie próby. Próbę kontrolną oraz próbę badawczą. Do obu próbówek dodamy wody utlenionej. I wodę mamy utlenioną tutaj. Podobną ilość do pierwszej próbówki i podobną ilość do próbówki drugiej. Następnie do obu próbówek dodamy troszeczkę płynu do mycia naczyń. Tylko żeby nam to tam ładnie się dostało. I tutaj do drugiej próbówki również. Delikatnie wymieszamy. I tutaj również. Super. Dobrze, w takim razie zacznijmy od próby kontrolnej. Do próby kontrolnej dodamy zwykłą wodę. I obserwujemy, czy coś w ogóle nam się tutaj wydarzy. Tak naprawdę niewiele. Możemy ewentualnie zobaczyć na niewielkie pienienie się. Dodajmy w takim razie do naszej drugiej próby, tym razem próby badawczej, zawiesinę komórek drożdżowych. I czy tym razem możemy coś zobaczyć, czy jest jakaś różnica między próbą kontrolną a próbą badawczą. Delikatnie jeszcze też wstrząśniemy, ale i tak już widać ogromną różnicę, ponieważ ta piana, która nam powstaje, jest zdecydowanie większa niż w próbie kontrolnej. Zresztą teraz, jak mamy jedną obok drugiej, to też to pięknie widać i też widać, że piana, która powstaje w próbie badawczej, ona się nam ciągle tutaj podnosi i jest wyżej i wyżej. Zresztą zaraz sami zobaczymy. Obserwacje w takim razie są bardzo podobne jak przy pierwszym doświadczeniu i tak samo będzie z wnioskiem. W wyniku reakcji, która nam tutaj zaszła, powstał nam gaz i tym gazem jest oczywiście tlen, który został uwięziony w pianie dzięki temu, że dodaliśmy tam płyn do mycia naczyń. Tak widzimy, że ładnie nam się znowu ten stóp piany podnosi i pewnie znowu nam dojdzie do samej góry, do samego szczytu probówki. Jeżeli chodzi o enzym, który badaliśmy, czyli katalazę, no to katalaza katalizuje reakcję rozkładu natlenku wodoru, czyli właśnie wody utlenionej, do tlenu, który nam się tutaj pięknie podnosi, powoduje właśnie, że powstaje nam taka piana oraz oczywiście do wody. Nasza atmosfera składa się w około 21% z tlenu. Wszystkie organizmy tlenowe w wyniku ewolucji przystosowały się właśnie do takiej zawartości tlenu w atmosferze. Oczywiście na przestrzeni życia Ziemi
Ta zawartość była bardzo różna i już nieraz doprowadziła do śmierci organizmów. Czy bylibyśmy w stanie stworzyć atmosferę na jakiejś innej planecie, która zawierałaby tylko i wyłącznie tlen? Okazuje się, że przy odpowiednio niskim ciśnieniu byłoby to jak najbardziej możliwe. Czysty tlen podawany na dłuższą metę jest dla naszego organizmu trujący i znany jest w medycynie jako zatrucie tlenowe. W ekstremalnych przypadkach czysty tlen może powodować padaczkę, drgawki czy na przykład skurcze tętnic. Co ciekawe, kiedyś uważano, że niektóre choroby można leczyć właśnie za pośrednictwem podawania czystego tlenu, na przykład niedotlenienie mięśnia sercowego. Uważano, że jeżeli serce jest niedotlenione, to wystarczy mu dostarczyć właśnie taki tlen i wtedy powinno być wszystko w porządku. Późniejsze badania pokazały jednak, że podawanie tlenu o bardzo wysokim stężeniu, wynoszącym 80-90%, przez około 30 minut w ciągu 24 godzin od pojawienia się zawału mięśnia sercowego prowadziło do zmniejszenia częstości pracy serca oraz do zmniejszenia pojemności minutowej. Gwoździem do trumny okazały się również późniejsze badania, które pokazały, że podawanie właśnie tlenu o wysokich stężeniach osobie, która miała bardzo zaawansowaną chorobę wieńcową, doprowadziło do zawału serca. Szok, prawda? Zagadka tego odcinka dotyczyła choroby dekompresyjnej, nazywanej inaczej chorobą Kessonową. Jest to choroba, która pojawia się w wyniku gwałtownego spadku ciśnienia zewnętrznego, do którego może dojść na przykład podczas szybkiego wynurzania się płetwo nurka. Podczas nurkowania na dużych głębokościach na ciało działa wysokie ciśnienie hydrostatyczne. Wzrost ciśnienia powoduje również wzrost rozpuszczalności gazów w płynach. Głównie nam chodzi tutaj o azot, który znajduje się we krwi oraz tkankach organizmu. Podczas wynurzania się płetwo nurka spada ciśnienie, a to powoduje, że rozpuszczony wcześniej azot zaczyna wydzielać się w postaci pęcherzyków. Takie pęcherzyki uszkadzają tkanki narządów, naczynia krwionośne, jak również powodują powstawanie zatorów w naczyniach. Takie zatory prowadzą do niedotlenienia narządów. Najbardziej na brak tlenu wrażliwe są takie tkanki jak tkanka mózgowa czy tkanka mięśniowa. Dlatego ważne jest prawidłowe i odpowiednie tempo wynurzania płetwonurka, jak również od głębokości zanurzenia będzie zależało, jaki skład powietrza będzie się znajdował w butli do nurkowania. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się spodobał, że Was zaciekawił, że będziecie chcieli wrócić jeszcze do nas nie raz, nie dwa. Zachęcam Was bardzo serdecznie do przejrzenia również filmów dotyczących chemii oraz fizyki. No i w takim razie co? Zostawcie po sobie komentarz, łapkę w górę. No i trzymajcie się ciepło. Widzimy się już niedługo.